Wyszło. A tutaj kibic, który od wczoraj już kibicuje. Zostaje pan, rozumiem, na wszystkie 3 dni. Jak skąd pan jest? Jak panu się podoba turniej? Proszę pani, jestem mieszkańcem Szamotu. Pierwszy turniej odbył się w 2004 roku. Dzisiaj jest 17. Nie opuściłem żadnego turnieju. Plejada gwiazd polskiej siatkówki. Wysoki poziom, bardzo dobre mecze i wszystkie nasze złotka z 2003-2005 miałem zaszczyt poznać i gościły włącznie z Małgosią Glinką. Czy pan miał również kontakt z siatkówką? Czy grał pan kiedyś? Nie wiem, dzieci, wnuki? Czy po prostu jest pan fanem? Jestem fanem siatkówki, ale na marginesie mogę powiedzieć, że czynnie uprawiałem sport, piłkę nożną, miałem przyjemność reprezentować barwy klubowe Sparty Szamotuły, Lecha Poznań, Olimpii Poznań. Także jest taka żyłka sportowa. Fantastycznie, czyli siatkówki pan nie trenował, ale w sporcie cały czas pan działa i siedzi. Mogę pani zdradzić taką tajemnicę, że tutaj w tym miejscu, w którym siedzimy, kiedyś było boisko sportowe do koszykówki, do siatkówki. I w 1967 roku przyjechała tutaj Wisła Kraków jako mistrz Polski i grała z takim zespołem, który się nazywał Kłos Szamotuły. Także jak pani słyszy i widzi, jest to bardzo rozległy temat, bardzo długa historia. Także ta siatkówka rzeczywiście jest we mnie jako sympatyka, jako kibica. Natomiast nie mogłem uprawiać siatkówki ze względu na niski wzrost. Wiadomo, to trzeba mieć postawę i, że tak powiem, kilka centymetrów więcej albo kilkanaście, żeby cokolwiek zaprezentować na boisku. Której drużynie pan kibicuje? Czy jest jakaś drużyna, której pan tak naprawdę kibicuje? Mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę na wszystkie drużyny, które przyjeżdżają, ale z ostatnich lat to jednak Chemik Police. Chemik Police ze względu na to, że gra tam moja dobra, inaczej, mojego dobrego kolegi córka Marlena Kowalewska. Marlenę pamiętamy jeszcze z gry w Poznaniu. Tak jest, wszystko się zgadza. Zbyszka Pleśnierowicza też pamiętamy z gry w Lechu. Także jak pani słyszy, jest to taka rodzinka koleżeńska. Utrzymujemy kontakty i to jest fajne. W takim razie życzę jeszcze kolejnych kilkunastu lat tego turnieju, abyśmy na każdym turnieju pana widzieli i może w jakimś meczu gwiazd, meczu fanów, meczu kibiców zobaczymy pana na boisku. Zobaczymy, co organizator przygotuje, może jakaś niespodzianka. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiam. Pozdrawiam.